Dobra. Okej, okay. Reni Yushi si Skiba. I tak, to, tłumacząc dla ludzi, którzy na YouTubie oglądają. Po pierwsze, mamy włączone w tle. O właśnie. Mamy włączone w tle coś takiego, co nam odpala od 30 do 60 sekund losowe dźwięki. Nazywa się goofysounds.ovh. Czemu to jest włączone? Bo włączyłem to wcześniej i czat chciał, żeby zostało podczas oglądania TV Clips, więc pozdrawiam. Druga rzecz, próbuję czegoś nowego. Dobra. Odpalamy. Reni Yushis. Dzień dobry, MTV. Witajcie w domu Reni Yushi. Zapraszam. Czemu mówisz o sobie w drugiej, w trzeciej osobie? O mój Boże, to będzie kurwa stream. O Boże, dobra, dobra. Zapraszam was do środka. Czekaj, co? A Mewici mówi, zawsze myślałem, że to Juicy's. Reni Juicy's. W sumie. Czasem na mnie serce czuje. Moje życie znów przerasta mnie. Ale mam do posiadówy. Spocik, już sobie kupić takie coś. Jest tutaj mnóstwo. Styl orientalny, okej, zdecyduj się. Co to jest? Jak to się nazywa? Chcę to mieć w domu w tej chwili. Pamiątek z Azji, które przywieźliśmy z naszych podróży. Zbieramy też stare zdjęcia nasze rodzinne i ilekroć się nasza rodzina nam podarowuje i w prezencie jesteśmy bardzo wdzięczni. Mamy taką już małą kolekcję. Jest w tym domu również bardzo dużo instrumentów. To jeden z nich, autoharfa. Taki stary, zapomniany. Autoharfa. Bardzo piękny. Zmieniłem tytuł już. Czemu akurat to musiał być dźwięk, kiedy akordeon się pokazał? Akordeon to fantastyczny instrument. To miejsce w salonie jest ulubionym miejscem moich przyjaciół, którzy kiedy mnie odwiedzają, nigdy nie chcą siadać na kanapie, tylko zawsze siadają na tych No totalnie, ja to rozumiem, też bym chciał. Z Tajlandii są bardzo wygodne. Albo kanapa jest niewygodna, jakby trzeba się zastanowić. I rzeczywiście zapraszają, żeby się... Ktoś wie, jak się nazywa to? ...ułożyć i odpoczywać w salonie. Ale chciałabym wam teraz pokazać najważniejszy instrument w tym domu. Yeah. Ej, nikt wcześniej nie zagrał na swoich instrumentach chyba, nie? W MTV Cribs. Ona mówiła, jakie to są poduszki, tylko że ją zagłuszyłeś, bo mówiłeś, jakie fajne to jest. Okej, okay, wiesz co, to, no, to brzmi jak ja. Rubik grał faktycznie. Przy tym instrumencie napisałam większość moich ostatnich piosenek. Dziękuję, Wiksa. Bardzo mnie inspiruje. W sumie całe życie marzyłam o fortepianie, ale dopiero kilka lat temu sprawiłam sobie go na urodzinie. Taki prezent sobie zrobiłam. Niefortunny kolor świeczki. I teraz bardzo o niego dbałam, czyszczę go i mam wrażenie, że ciągle jest zakurzony. Chociaż dzisiaj go czyściłam na wasze przyjście. Zapraszam was do kuchni. No, taka polerka, no bo to jest jednak typ instrumentu, co go kupujesz, jakie masz sprzątaczki w domu. Bądź sprzątaczy, ale wtedy sprzątaczki, bo to jest taki instrument typu, kurwa... Niestety nie pokażę wam swojej lodówki, bo uważam, że to jest wścibski zaglądać komuś do lodówki, ale pokażę wam kolekcję moich kucharskich książek. Wow, ma ustawione po rozmiarach. Niestety nie pokażę wam swojej lodówki, bo uważam, że to jest wścibski zaglądać komuś do lodówki, ale pokażę wam kolekcję moich kucharskich książek. Przywożę je też z podróży, z każdego miasta, które je odwiedzam. Chciałam wam pokazać książkę Jima Thompsona, której są... Jezu, Reni Yushis musi robić zajebiste domówki z deską serów. Jakby deska serów totalnie u Reni Yushis jest grana. Świetne tajskie przepisy. Tajska kuchnia jest chyba jednym z moich ulubionych. Jeśli mówimy o Tajlandii, to muszę wam powiedzieć, że zbieram też przyprawy. Bardzo lubię oliwy smakowe, chili, kardamon, cynamon, chociażby tabasko. Ostre przyprawy czy sos teriyaki. Ostro. Jak spojrzała, tak chyba, że tabasko nawet z czasem, naprawdę.
Czasem jak oszaleję, czasem jak trochę mnie weźmie szaleństwo, to czasem nawet tabasco. Mam ich naprawdę mnóstwo i zazwyczaj używam je przy gotowaniu. Chcę wam się pochwalić, kiedy dostałam prezent od mojej siostry. Oto zdjęcie Serge'a Ginsburga, który jest moim mistrzem. To zdjęcie wykonał Xavier Mateu i to jest zdjęcie z jego podpisem, numerem seryjnym. A teraz chodźcie do studia. Dobrze, idziemy do studia. Taka wielka przestrzeń. Oto nasze królestwo. Ale zajebiście. Mnóstwo instrumentów. Myślę, że Zazdro. Podbicie nas za 2 lata nie będzie tutaj ani jednej wolnej półki. Wszystko będzie zajęte. Ciągle kupujemy i znajdujemy nowe. A to jest piano Rodesa, taki instrument z lat 70., z którym pojadę w trasę. Nie! To jest bardzo ciekawy instrument filikorda. Ma bardzo taki, powiedziałabym, wkurzający dźwięk. Ale można też go wykorzystać na przykład Nie no, mam nadzieję, że pojechałaś tą trasę jednak. Zasaneczny. A to ciekawy wynalazek Yamahy. Funky. Wszystkie są w ogóle podłączone do prądu i były gotowe, odpalone. I bardzo wkurzająca rzecz. Ona sama robi te dźwięki. To jest mój garaż i mój ekologiczny samochód. Stary Baza. Holenderski rower, który towarzyszy mi i w spacerach, czasami w krótkich podróżach i jest całkiem w dobrym stanie. Jezu, jeszcze antresola. A nie, to drugie piętro całe. Biblioteka. Są tutaj zbiory płyt. Chciałbym poczilować sobie w domu Reniusis. Jakby, wow. Co za przestrzeń. Filmów, książek. Star Wars. The Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Sam jeszcze masz. O kurde. Alicia Keys Unplugged. Dziękuję. Mrzcin? Myslowic było. Dobrze. Tutaj są płyty winylowe. Pokażę wam takie nasze skarby. Jak chociażby płyta Beatlesów. Revolver, bardzo słynna. To może być taki top. Dalej o połamie. Naszych zbiorów. A tutaj moje kochane książki. Rosyjscy pisarze, Buchakow, polscy, Lem, Manuela Gretkowska, Jerzy Pilch, Sosnowski. Chciałam wam się pochwalić, bo mam takie cacko. To jest tak zwany Necronomicon. Własność mojego dalekiego kuzyna. Książka z 1871 roku, która ostała się w naszej rodzinie. I nie potrafię wam opisać, ale... Czy ona specjalnie na przyjście MTV Clips to wzięła? I poczuć ten zapach. To jest właśnie zapach historii, tradycji. Piękna rzecz, nasz skarb. O, a to jest przepiękny instrument, wibrafon. Podoba mi się, tak powiedziała to w taki sposób. O, a co to tutaj robi? To jest przepiękny instrument. Chyba najbardziej czarodziejski i... Bardzo ważne miejsce zajął na mojej płycie. Minecraft? Po jednej nutce. Zapraszam was do mojej garderoby. Tutaj jest ściana butów. Ostatnio ułożyłam je kolorystycznie i co jakiś czas robię tutaj w garderobie przemeblowania, rozdaję stare rzeczy, zatrzymuję. Nie ma opcji, że tak na co dzień. Nie ma opcji, że tak na co dzień wyglądało. Ona totalnie jakby to zrobiła przed ich przyjazdem, to wszystko posortowała. W sumie taką klasykę, która wydaje mi się, że nigdy nie wyjdzie z mody. I myślę, że takie ułożenie właśnie tematyczne, kolorystyczne zawsze pomaga w wybieraniu i komponowaniu ubiorów. A tutaj przechowuję moje suknie, które zabiorę z... Sekunda.
Osobą w trasę koncertową to są suknie z Jedwabiu, projektu Paprockiego i Brzozowskiego. Przechowuję je w folii. Ta jest w kolorze szarości, ta w kolorze takiej kawy z mlekiem. Nie mogę się skupić na domku Reni i Jusis przez te dźwięki. Są niezwykle romantyczne. Bardzo proszę. Ej, a nie komentujcie tak moich włosów teraz. Słuchajcie, próbuję czegoś nowego, ok? Pasują do koncertów w starych kinach. Mam jeszcze tutaj mnóstwo innych sukien w szalonych kolorach. Dobra, wyłączamy dźwięki. I trzymam je na specjalną okazję. Gdzie one są? Nie mogę ich znaleźć. Stop. Zbieram nakrycia głowy. Dziękuję, Julia. Jak wam mija poniedziałek, dzień gałek. Fantastycznie. Są jak rzeźby. To są toczki. Takie toczki sprawiają, że kiedy je ubieramy, zmienia się zupełnie w inne czasy, zupełnie inny świat. Dobra, spróbuję to potem jeszcze raz. A oto moje prywatne spa. Wow! No nie, no jeszcze nalała specjalnie. Okej. To jest najlepiej przygotowany dom pod MTV Cribs. W sensie ona jakby wszystko, jakby nie wierzę, że te rzeczy tak po prostu tam stoją sobie. Jeszcze przywiozła coś, o akurat od kuzyna. Wszystko było przygotowane. Demo domu, tak. W moim salonie kąpielowym króluje Japonia. Minimalizm. Również japońskie naturalne kosmetyki. Nie, no ja dużo tych kamieni. Które przywiozłam z podróży. Bardzo lubię spędzać czas w tym miejscu. Bardzo się tutaj wyciszam. Mogę po prostu patrzeć się w płomień świecy, rozmyślać. Myślę, że też często tutaj komponuję i piszę teksty. To jest takie miejsce, chyba spełnienie moich marzeń, bo zawsze marzyłam, żeby moja wielka łazienka miała ogromne okno. Reni Jusis ma dokładnie... Ta przestrzeń jest dokładnie taka, jakiej potrzebuje Reni Jusis, żeby tworzyć muzykę, którą tworzy. Więc wszystko ma sens. Bartek, dlaczego ściąłeś włosy? Było ci bardzo dobrze długie. Jakbyś o nie zadbał, to naprawdę mógłbyś dobrze wyglądać. Mam nadzieję, że wróci kiedyś do tego looku, bo było ci bardzo dobrze. Takie eksperymenty naprawdę służą. O, dziękuję. I sobie w kółcyk też zakręcić na przykład. Polecam poglądać jakieś materiały, jak o nie dbać, co teraz będziesz zapuszczać. Wiesz co, czekaj. Nie mam czym związać, ale czekaj. O! Czekaj. Przez ten. Twarzowa fryzura. Dobra, jestem gotowy. Ariana Grande. Oto nasza... Wystraszyło mnie to. Co ty masz? Jesteś 5-miesięcznym dzieckiem? Ojciec zgolił brodę? Wystraszyło mnie to. Dziękuję, Ayer Koniak. Królestwo. Kolejne miejsce, w którym... No nie! Spokojnie. Jak można mieć tak zajebistą przestrzeń? O fantastycznych wakacjach w Azji. Bardzo często tutaj jest bardzo silny wiatr, ale bardzo go lubię, bo przypominam wiatr z Mielna, gdzie spędziłam mnóstwo czasu i tam do głowy przychodzą świetne pomysły. I tutaj też mam takie miejsce, gdzie mogę się schronić i po prostu pisać teksty. Czekaj, co? Co? Co to było? Zobaczyłeś teledysko jakiegoś, okej. Nie, no tutaj widać, że jakby nagranie B-rolla. To by było na tyle. Dziękuję, że mnie odwiedziliście. I do zobaczenia w MTV.
Kamera z Evil Dead. No, ale widać, że najbardziej mi się tutaj spodobał ten domek, jak robili tego B-rolla. Czy ma prawo jazdy? Ja mam wrażenie, że Reni już jest zupełnie poza tym konkursem, jeśli o to chodzi. Co do tego, czy jest... Dobra, w ogóle... Tier Maker. Reniusis. No i teraz ciężkie zadanie. Podoba mi się ten dom. Barto, dlaczego wyjąłeś grzy? Gdzie jest? Tu jest. Jezu, jakie ma kolorowe włosy. Ona próbuje czegoś nowego, ok, jak coś. No, C. Magda Fem trochę, tak. Pomimo wszystko, piękne, piękne mieszkanie, tak. Piękne, kurwa, zajebiste, nie? Jakby, tak jak mówiłem, świetna domówka by tam była, ale nie zaskoczyła niczym. Nie pokazała lodówki, przypominam, tak. No nie, nie było tego, jakby, kurwa, no, słuchajcie, no porównajcie to z dwoma, przypominam, dwa domy Mariusza Pudzianowskiego. Rodesy ma jebane. B? Dobra, ugraliście. B. No dobra, no niech będzie to B. Niech wam będzie. Deska serów. No ale nie pokazała w końcu. Jakby zaserwowała tu deskę serów, to by było kurwa S. Ale to mówiliśmy, że może być potencjał. Wow, co jest? S? Czyli to dom. Wychodzę. Skiba! Cześć, witam w MTV Cribs. Nazywam się Skiba. Skiba more like Skipa, bo skipujemy. Nie, dobra. Chciałem wam pokazać swoją imprezową, wakacyjną chatę. Nie, bo Boże. Ale t-shirt idzie twardo. Krzysztof Skibida? Zapraszam, chodźcie do środka. Miałem taki telefon. To jest imprezowa chata, w której bardzo często... Skiba, to nie jest imprezowa chata, to jest chata twoich rodziców. Bardzo ładna i w takim ładnym stylu, ale to nie jest imprezowa chata, come on. Kawior, dziękuję. O nie. Pokolenia rodziny Skibów traciły przytomność. Tutaj obchodziłem swoją osiemnastkę, tutaj obchodziłem swoją... Czy on potrafi zdanie powiedzieć bez nawiązania do imprezowania i chlania? Znaczy do chlania akurat na razie... What the dog doing? Ale to imprezowałem. 19, tutaj oblewałem maturę, tutaj urządzałem olbrzymie imprezy sylwestrowe. No a teraz to dzieło kontynuują moi synowie. No tak powiem tak, to jest telefon do zamawiania wody do imprezowania w imprezowym domu Skiby. Tak powiem. Przepraszam chwilę, mam telefon. Spielberg? Tak, tak, piwo, oczywiście, dosłać, tak. Wow. No tutaj wiszą moje sceniczne kapelusze i oto pre-watched? Jeden z nich. Zapraszam do dalszego zwiedzania. Dziękuję, Runi. Nie ma sprawy. Znaczy nie mogę ci jakby wpisać, że byłeś na dzisiejszym spotkaniu, bo spóźniłeś się bardzo, ale możesz usiąść i posłuchać. Nie znam lore Skiby, co zrobił? Jest wokalistą zespołu Big Cyc. I jest po prostu, no, taki humor. Znaczy, generalnie lubię Skibę nawet. Nie jest tak, że ja go nie lubię, tylko po prostu ma taki męczący humor, no. Humor typu Big Cyc, dokładnie. W małych ilościach spoko, nie, ale... Jest tutaj dzisiaj ze mną... Czy Big Cyc to comedy band? Tak, tak, zdecydowanie.
Mój 12-letni syn, legendarny Tytus, który również będzie was oprowadzał po tej imprezowej chacie. Ale maluje, ty. Tytus uwielbia rysować. Tytus, co rysujesz? Słuchaj, narysowałem teraz klasykę polskiego komiksu. Komiks, na którym pewnie się wychowałeś i ja również. Tytus, Romek i Jatonek. Widzę to nawet... Jo, zajebiście odzorowany. Ej, dobra, zajebisty młody jest. Może byliśmy zbyt sceptyczni wobec Skiby. Młody jest dojebany. Tak, dla MTV Cribs, słuchajcie, jest dedykacja. Specjalnie dla was, specjalnie dla waszej telewizji. Czyli Tytus też był gwiazdą MTV. Niesamowite, nic o tym nie wiedziałem. Ja pierdzielę. A oto słynny instrument rodziny Skibów, instrument przedwojenny. Słuchajcie, legenda głosi, że Marlena Dietrich grała na tym pianinie i śpiewała Meine Liebe Rosamunde. Ja niestety potrafię zagrać tylko gamę. Jedziemy dalej. Co robi Skiba? Ale zagrał. Dobra. Kani. Dzięki Sony Online Anime, dziękuję. Bardzo dobry. Teraz dumnym krokiem wkraczamy do jadalni. Dość obszerna jadalnia, stół, krzesła, wszystko w takim rustykalnym, archaicznym stylu. Są to meble naprawdę zabytkowe. No i tutaj bardzo praktyczne miejsce, otóż tak zwany podajnik, czyli dziurka. Tu może mieścić się panienka z okienka. O, proszę bardzo, jak dziewczyny ugotują jakąś fajną zupę, kotlety, albo mają zimną wódkę, to można tutaj prosto z lodówki i z tej części kuchennej przekazać to właśnie do jadalni. Zapraszam dalej. No, ale taki umiarkowanie zwariowany ten dom póki co. I teraz właśnie jest ciężko powiedzieć mi, czy to źle, czy dobrze. Słuchajcie, znajdujemy się w miejscowości Brodnica Dolna. 10 km za Kartuzami, 35 km od Gdańska. Centrum tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej. Świadczy o tym... To jest Kaszebę? Ja myślałem, że to gdzieś w górach jest. Co jest? Dokładnie. Fakt, że są tu zimy niesamowicie srogie. Często śnieg tak zasypie, że miejscowość jest odcięta od świata zupełnie i wtedy taki piec bardzo się przydaje. Wystarczy nieźle w nim zahajcować, naprawdę trzyma ciepło przez 2 dni. Taki piec grzeje lepiej niż najlepsza laska, mówię wam. A jak usypia zajebiście. Zapraszam na taras. I wreszcie świeże kaszubskie powietrze. Kaszuby, tu się oddycha. Pierdolisz, że on ma taki widok. Ja myślałem, że on jajcuje, że o, ale widok i pokazuje, jest najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w życiu. Słuchajcie, znajdujemy się w tak zwanym centralnej Szwajcarii Kaszubskiej. Tutaj... Powiedziałeś już to, ale luzik, jakby nie musisz pamiętać o tym. Właśnie nie ma normalnych rolników, są tylko ludzie, którzy uprawiają truskawki. Strawberry Fields Forever. Cześć. Peter Griffin Parker pisze. Pik humoru Skiby dla mnie. To jak miał zadanie w Forcie Boyard, żeby przejść po linach zawieszonych w powietrzu i w połowie się zmęczył, siadł na linię, po czym zaczął się bowiem przesuwać pół dupkami i po krótkiej chwili powiedział, dupa mnie boli. Co ci boli, Żerychu? Powiedziałeś, że przy jego butelce pustej czpają na teraz okres nie picia? Otóż Peja od 14 lat nie pije! Zajebiście! Nice! Gratki dla Pei. Co chciałem powiedzieć? A Skiba to jest taki... Mamy Jacka Blacka w domu. Trochę dla mnie. Jak śpiewał zespół The Beatles. W tej chwili znajdujemy się na tarasie. Czemu jest cały czas ten dźwięk akurat teraz? Tutaj bardzo często moja rodzina po ciężkich imprezach robi sobie takie poranne śniadanka. Zapraszam do ogrodu. Chwileczka. Yo! Nie no. A wszystkie imprezy... Czekaj, że oni mają od razu dojście do tej rzeki, że do, czy tam jeziora, że mogą sobie tam kajaczkiem? Boże. Teraz już się nie da kupić takiego czegoś za nic. Gdzie ja przegrałem, że nie ma takiej posiadłości, kurwa. Loterię przejebałem, w chuj, ja pierdolę na wynajmie, kurwa. Ale się wkurwiłem teraz, Skiba, kurwa, czemu ty masz taki zajebisty dom? Ja pierdolę! W ogrodzie odbywają się... Dzwoń do babci, nie mam już babci! ...przy tym pięknym stole, ale kiedy pada deszczyk, warto schować się w altance. I mamy tutaj taką... Skiba Nepo Baby.
dosyć solidną altankę. Kurwa? No Boże, mam 30 lat. Jakby to jakby już, ja już nie mam ani babci, ani dziadków żadnych. Może padać, śnieg, deszcz. Ja mogę dostać bitcoin. Stanie solidny stół. Zawsze warto wypić tutaj gorącą herbatę. No ale oczywiście chata ma dość dużą działkę, jest dość duża przestrzeń. No patrzcie tam. Można relaksować się, jak ktoś nie chce grać w piłkę, to można odpocząć właśnie w ten sposób, siedząc tutaj na tej huśtawce. Można tutaj często tu czytamy książki. Ale kurde, fajnie młody ma fajną przestrzeń, żeby się wychować, to jest zajebiste. Wszystkie odcinki Fort Boyard są na YouTubie. Tutaj odcinek z Pudzianem, tutaj z Kasią Cichopek. Jest odcinek z Kasią Cichopek, Fort Boyard? O kurde. No. Bądź... Dokładnie, lepiej bym tego nie powiedział. Oddajemy się dyskusjom filozoficznym. Tytus, lubisz dyskusje filozoficzne? Oczywiście. Czy myślisz, że stabilność nowych bodźców ekonomicznych efektywnie stymuluje? Myślę, że stymuluje nieefektywnie. Słuchajcie, a teraz udajemy się na pomost, bowiem letnia rezydencja Skiby jest podłączona także do wody. Mamy bezpośredni dostęp, no nie do morza, ale do rzeki. Słuchajcie, jest to słynna rzeka Radunia, która dopływa do pięknego jeziora Wielkie Brodno. Mamy tutaj różne jednostki pływające. Jest łódź. Dom Skiby odpalił mi jakąś ogromną potrzebę, której nigdy w sobie nie czułem wcześniej. Dobra. Wiosłowa, może w niej zmieścić się 5 osób, nawet z nadwagą. Jest bardzo sympatyczny rower wodny Jacek. Oczywiście najszybsza jednostka pływająca, nasz super speeder łódź, to kajak. Są tutaj dwa kajaki, jeden niebieski, drugi... Ale na kajaki pojadę sobie, kurwa, wiosną. Ja pierdolę, ale będę kajakował. Żółty, ja wolę ten żółty. I kajaczkiem naprawdę możemy sobie przepłynąć tutaj, zrobić wspaniałą wycieczkę, dlatego że jezioro Wielkie Brodno, pokażmy to jezioro, ono jest tam, tam jest Wielkie Brodno, właśnie. To czekaj, to wpływa do jeziora. On se normalnie do jeziora tym wpływa, ja pierdzielę. To miejsce, w którym się znajdujemy, to właśnie taki moment, gdzie... Powiedz kajak od tyłu, a nie wrobisz mnie. Nie jestem taki głupi. Rzeka Radunia. Kurwa. Ja kliknąłem. To miejsce, w którym się znajdujemy, to właśnie taki moment, gdzie rzeka Radunia spotyka się z jeziorem Wielkie Brodno, a 150 metrów stąd jest moja letnia rezydencja. Letnia rezydencja. Olu, telewizorek. Stół do ping-ponga, nie wierzę. Czy to jest wynajem jakiś tam? Myślicie, że tam jest, że myślicie, że ma agroturystykę? Dom ma 2 piętra, 7 pokoi, 3 toalety, prysznic i wannę. A to jesteśmy teraz na klatce schodowej, gdzie znajdują się cudowne afrykańskie kobiety. No tak, big cyc. Artystyczne cycki jak coś. Artistic breasts. It's okay, it's fine. Please don't ban. Kobiety, ulubione kobiety mojego ojca. Tutaj jest obszerna łazienka z wanną. A tutaj, słuchajcie, tak zwany pokój sportowy, rekreacyjny. Aha. Duży stół do ping-ponga. Tytus fanem różnych tajemniczych sportów także jest. Jak widać, jest wysoki. Ale sobie pograł ze Skibą w ping-ponga w sumie. W jakiś sposób Skiba zdążył jakby na przestrzeni tych kilku minut przekonać mnie kompletnie do siebie. I poziom tego meczu. Słuchajcie, no tu oczywiście walczą zawodnicy, a publiczność, która kibicuje, siedzi zwykle tutaj na tych kanapach, nie zawsze trzeźwa. Natomiast tutaj znajduje się, uwaga, zapraszam, tutaj rzecz szczególna, bardzo ciekawa, bardzo nietypowa. Jest to XIX-wieczny
stoper kieszonkowy. On wymierza czas i dzięki niemu zawsze wiemy, kiedy skończyć mecz. Ten jego kapelusz. Ty w telewizor zorga pisz się, a do kościoła chodzisz sami. Nigdy nie przytulisz mnie, w łazience znowu cieknie kran. Coś dzwoni, albo ktoś dzwoni, albo mi to dzwoni w uszach, albo dzwoni w kościele. Ale być może dzwoni telefon. Zobaczmy. Halo? Tak. Tak. Tak, tak, wozić, oczywiście. Wozić natychmiast. Dziękuję. Tata, kto dzwonił? Pomyłka. Kochani, to wszystko, co mogliśmy wam pokazać. Czekaj, co? Jaka była implikacja tego? Witam serdecznie, Toczken z Rajd. Witam. Dziękuję serdecznie za rajdzik. Witam w moim domu na Kaszubach. Bo to już stwierdziłem, jakby... Boże, potrzebuję tego domu. Pokazać z letniej rezydencji Skibów. Jak to mówią alkoholicy, którym zabrakło 2 zł na następną pół litrówkę. Było miło, ale się skończyło. I na zakończenie tytuł spowie wam rock'n'rollowy wierszyk. Wszystko co dobre szybko przemija, od patrzenia w kamerę No dokładnie. I to by było na tyle. Cześć, spadajcie. Heja! Fakty. Lepiej bym tego nie powiedział. No Skiba, kurde, no mam tutaj zagwozdkę z tobą, mój drogi przyjacielu. Kochany kolego, którego chętnie bym sobie spędził trochę czasu na jego pięknej działce na Kaszebę. Ja myślę, że A. No, z tego powodu, że... jakby... ten kurwa... No nie wiem, no aktywowało to coś u nas. Przyznajcie, jak zaczęliśmy tą rzekę, dostęp do tej rzeki i to, że on tam może sobie wpłynąć na to jezioro kajakiem. Sabina Bin, dziękuję. No nie wiem, no pojebało mnie trochę. Pojebało mnie. To jest A. S nie, nie. S nie. Bardziej pokręcony musiałby być. A jest git, myślę. B max? No dobra, no ale Reni i wtedy i Skiba na tym samym poziomie? Daj spokój! Co ty gadasz? Reni miała fajne, ale... No Reni miała taki kurde, no warszawskie mieszkanie poważnej osoby, tak? Ja to widziałem już takie rzeczy, ja już byłem w takich domach. Ja już byłem w domu Kasi Babis, tak? Ja widziałem już takie miejsca. Ja potrzebuję Skiba energia, tak? Dokładnie. 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 No ten ogród, kurwa. Co znaczy Weeb? Weeb znaczy, że jest to Piotr Rubik i jego wspaniała kolekcja gier wideo. Wymień jedną rzecz znowu poza ogrodem i kajakiem. Skiba. Telefon Skiby. Stół do ping-ponga. Zapomnieliśmy o stole do ping-ponga? To jest coś, przy czym naprawdę bym spędzał bardzo dużo czasu. No. Tytus, młody, był śmieszny. Młody, chillowy młody. Czytał komiksy z Tytusem. Baza. Dokładnie. Bartek, kupasz po prostu do ping-ponga. Nie, ja będę realizować swoje marzenie przez Krzysztofa Skibę. A. Nie zmieniamy. Jest git.